Uważam, że karta dużej rodziny jest jakby oderwana od kontekstu. Taka karta powinna być ujęta w ogólnym programie i wyszczególnione wszystkie elementy tej karty, bo z tej karty nic właściwie nie wynika. Tylko tyle wiemy, że dotyczy ona rodzin wielodzietnych i ma dawać wsparcie tym rodzinom i że dotyczy usług społecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. To nie o to chyba chodzi, żeby zrobić coś tylko, żeby napisać, pokazać swój sukces, tylko chodzi o to, żeby stworzyć całościowy, kompleksowy program dotyczący wszystkich ulg, wszystkich działań wspierających rodziny wielodzietne w Koszalinie. To czego w tej karcie zabrakło? Co jest w tym pani programie, czego nie ma w karcie? W moim programie jest oprócz karty szczegółowo opisanej, jest też karta seniora, jest też miejsce przyjazne rodzinom i jest też miejsce przyjazne seniorom, czyli ogólnie pojęta opieka nad rodzinami. Bo seniorzy też są w rodzinach i to działa kompleksowo. Dodatkowo są wyszczególnione cele tego programu, czyli założenia poszczególne, a też i ulgi, które my proponujemy wprowadzić, bo to są te podręczniki, czyli wypożyczanie podręczników w szkole przez rodziny minimum trzyosobowe, czyli jak dziecko się uczy w szkole, to ma wypożyczany na rok podręcznik plus ćwiczenia. Ćwiczenia idą na własność ucznia, po roku podręcznik zostaje zwrócony do biblioteki szkolnej. Druga ulga dotyczy komunikacji. Tu chcemy wprowadzić 100% ulgę na komunikację miejską dla rodzin z trójką dzieci i powyżej. I ulga dotycząca żłobków. 50% ulgi w opłacie za żłobek przy trzecim dziecku, 75% przy czwartym i 100% przy piątym i powyżej. Taką samą ulgę chcielibyśmy wprowadzić w przypadku przedszkoli, natomiast tu jest trochę komplikacji. Tutaj bym proponowała rozmowy z prezydentem, bo rzeczywiście ciężko jest wyliczyć tą ulgę w momencie, kiedy ustawa pozmieniała rozliczenie opłaty za przedszkole, bo tam jest 5 godzin darmowych, później płatne za złotówkę, nie złotówkę. No jest trochę chaosu wprowadzonego. Zawsze w przypadku różnych ulg często radni pytają o konkretne wyliczenia. W tym przypadku pani jeszcze tych wyliczeń nie ma. Na jaką skalę obciążałoby to budżet miasta? W przypadku podręczników to nie jest to duża kwota. Szczecin w zeszłym roku przeznaczył 150 tysięcy, a nawet tej kwoty całej nie wydał na podręczniki, więc Szczecin jest miastem olbrzymim, no 4 razy większym od Koszalina, więc możemy sobie wyliczyć prosto, że my zmieścimy się spokojnie w kwocie 100 tysięcy. To nie są żadne pieniądze dla miasta Koszalina, podczas gdy tracimy pieniądze na całą masę dokumentacji technicznych czy projektów różnego typu. Przypomnę, 2 miliony na spalarnię poszło i wszystkie poszły do kosza, więc musimy się zastanowić, czy działamy prorodzinnie, wspieramy rodziny, czy nie. Miasto w tej chwili około 9 milionów złotych dopłaca rocznie do MZK. Czy w przypadku tych ulg dla rodzin 2 plus 3 i więcej, to znowu nie spotka pani takiej ściany oporu, że obciążamy coraz bardziej budżet? To jest coś za coś. Albo się decydujemy na rozwój miasta i wspieranie rodzin. Rodziny muszą mieć wsparcie, tu nie ma nawet o czym gadać. Trzeba im pomóc, chcąc zahamować demografię Koszalina, bo przypomnę, że za 20 lat będzie nas 80 kilka tysięcy. To warto się zastanowić. To nie jest tak, że dzisiaj sobie zrobimy i jutro już będzie ileś tam tysięcy więcej. Nie, to jest proces długofalowy. Dzisiaj musimy zainwestować, żeby zebrać żniwo za jakiś czas.